Nieinercjalne układy odniesienia są układami, które poruszają się z przyspieszeniem. Żeby powiedzieć o tych układach, należy rozważyć transformacje Galileusza, które były tematem wykładu 21. Przypomnę, że rozważaliśmy dwa układy odniesienia, jeden nieruchomy, drugi poruszający się ze stałą prędkością względem tego nieruchomego układu odniesienia. I w układzie odniesienia ruchomym była cząstka, która poruszała się z pewną prędkością V'. Na podstawie transformacji Galileusza współrzędnych z jednego układu do drugiego doszliśmy do wniosku następującego, że przyspieszenie cząstki, która porusza się w układzie ruchomym, jest takie samo, niezależnie od tego, czy mierzy je obserwator na peronie, bo taki analizowaliśmy przykład wagon i peron, i czy jest to człowiek w wagonie, a więc przyspieszenie tego punktu, który porusza się w tym układzie ruchowym, jest przez obydwu obserwatorów takie samo. Jeśli pomnożymy przez masę, to oznacza, że siły, które działają na ten punkt, są takie same, widziane przez obserwatorów w obydwu układach odniesienia, a więc inaczej sformułować to można następująco, że prawa fizyki są takie same we wszystkich inercjalnych układach odniesienia, albo inaczej, że zasady dynamiki Newtona są niezmiennicze względem transformacji Galileusza. Tutaj było bardzo istotne założenie, że prędkość tego układu ruchomego była stała. Czyli był to niewątpliwie układ inercjalny. Układy nieinercjalne to są układy, które poruszają się z pewnym przyspieszeniem. Co się wtedy dzieje? A więc jeśli układ porusza się z prędkością, która nie jest stała, to wtedy nie będą nas obowiązywały te prawa, które zapisaliśmy przed chwilą, i nie będzie nas obowiązywało to, że prawa fizyki są takie same we wszystkich inercjalnych układach odniesienia. Żeby to pokazać, odwołajmy się do równania, które opisuje zależność między prędkością w obydwu układach odniesienia. Prędkość względna mierzona przez obserwatora w układzie tym ruchomym to jest prędkość tego punktu, który jest mierzony przez obserwatora w układzie nieruchomym, minus prędkość układu odniesienia. I jeśli to równanie zróżniczkujemy po czasie, to otrzymamy następującą równość. Masa razy pochodna prędkości w układzie ruchomym, czyli przyspieszenie, to jest masa razy przyspieszenie w układzie nieruchomym minus przyspieszenie tego układu ruchomego. A więc otrzymujemy masa razy przyspieszenie w układzie nieruchomym minus pewien dodatkowy człon, który jest równy masie razy przyspieszenie układu. A więc widzimy, że dla układu, który nazywamy układem nieinercjalnym, bo porusza się z pewnym przyspieszeniem, po lewej stronie mamy siłę, która jest równa ma', a po prawej stronie oprócz ma mamy jeszcze dodatkowy człon i ten człon nazywa się siłą bezwładności i jest to człon dodatkowy, który pojawia się w układzie poruszającym się z przyspieszeniem, żeby można było wrócić do zasad dynamiki Newtona. A więc w układzie ruchomym siła jest równa sile mierzonej przez obserwatora w układzie nieruchomym minus właśnie taka dodatkowa siła, która jest równa masie razy przyspieszenie tego układu. I ta siła dodatkowa nazywa się siłą bezwładności. Ona jest wprowadzana właśnie w tych układach, które się poruszają z pewnym przyspieszeniem. Ta siła bezwładności ma zwrot przeciwny niż wektor przyspieszenia i na każde ciało, które znajduje się w takim nieinercjalnym układzie odniesienia, działa właśnie siła bezwładności. Rozważmy siłę bezwładności dla ruchu prostoliniowego. Rozważmy taką sytuację. Mamy wagonik, na tym wagoniku znajduje się ciało i wagonik jest nieruchomy. Jeśli jest nieruchomy, no to wiadomo, że
żadne siły nie działają na ten wagonik. Jeśli porusza się ze stałą prędkością, to okazuje się, że ciało, które jest na wagoniku, dalej nie porusza się względem wagonika, ale tak jest dopóki nie, wagonik nie zacznie przyspieszać. Czyli jeśli porusza się ze stałą prędkością, to unosi ten ciężarek, który na nim się znajduje. Natomiast jeśli porusza się z przyspieszeniem, to wtedy okazuje się, że będzie to ciało, które na nim się znajduje, ruchome. A więc inaczej możemy na to popatrzeć w ten sposób, że jeśli układ porusza się w prawo z pewnym przyspieszeniem, to ciało, które posiada pewną masę, jest bezwładne, pozostaje w stanie wyjściowym, a więc mówimy, że tutaj pojawia się siła, która jest siłą bezwładności, czyli wózek porusza się w prawo, a ciało pozornie porusza się w lewo. Jak wyglądają siły bezwładności w układzie obracającym się? To jest dla nas bardzo ważne, ponieważ jesteśmy na Ziemi i w związku z tym, że ona obraca się wokół własnej osi, to jesteśmy tak naprawdę w nieinercjalnym układzie odniesienia. A więc w układzie obracającym się mamy do czynienia z odśrodkową siłą bezwładności. Ona jest dana następującą formułą, to jest potrójny taki iloczyn wektorowy. I żeby pokazać, jak się tę siłę wyznacza, odwołajmy się do następującego przykładu. Mamy ciało, które porusza się po okręgu. Oś obrotu przechodzi przez środek, czyli mamy punkt, który porusza się po okręgu i oś obrotu przechodzi przez środek tego okręgu. Rozważmy pewien punkt na obwodzie okręgu i względem wybranego układu odniesienia wektor położenia jest wektorem, który oznaczyliśmy sobie jako R'. Wektor prędkości kątowej jest skierowany do góry, bo obrót jest przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. I teraz, żeby policzyć odśrodkową siłę bezwładności, to musimy skorzystać z tej formuły. Czyli najpierw musimy policzyć iloczyn wektorowy R' na omega. Żeby policzyć iloczyn wektorowy R' na omega, to zauważmy, że między omega a R' jest kąt prosty. I teraz, jeśli tworzymy iloczyn wektorowy R' na omega, to znaczy, że nakładamy R' na omega i otrzymujemy ruch do nas. Prawda? Otrzymujemy ruch do nas, jak pokazuje reguła prawej dłoni. Czyli otrzymujemy wektor, który jest skierowany do nas. Oczywiście trudno jest to narysować na płaszczyźnie, więc narysowałam taki wektor, który ma symbolizować ten wektor poruszający się do nas. Jak już otrzymaliśmy wektor R' razy omega, no to teraz musimy zrobić iloczyn wektorowy tego wektora z wektorem omega. No i teraz zauważmy, że między omega oraz R' omega jest też kąt prosty, a więc wektor omega razy R' omega musi być prostopadły do płaszczyzny, w której leżą te dwa wektory. A jak prostopadły do tej płaszczyzny, no to znaczy, że on musi być równoległy do R. Czyli jak wygląda ten wektor? To już będzie wektor siły odśrodkowej bezwładności. To jest wektor, który jest skierowany na zewnątrz, równoległy do R. No i oczywiście on, możemy go przesunąć do miejsca, w którym znajduje się cząstka, czyli do tego punktu i tam mamy odśrodkową siłę bezwładności. Ona jest skierowana wzdłuż tego promienia, po którym porusza się koniec wektora R'. Jeśli to jest ruch po okręgu, w płaszczyźnie po okręgu, to ta siła odśrodkowa bezwładności wyraża się takim prostym wzorem m omega kwadrat razy r. Nieprzypadkowo ona się nazywa odśrodkową siłą bezwładności, no bo działa na zewnątrz i jej formuła bardzo przypomina siłę, która pojawia się w inercjalnym układzie odniesienia, która jest odpowiedzialna za ruch po torze kołowym, ale widziana z punktu widzenia obserwatora w układzie inercjalnym, czyli siła dośrodkowa. Porównajmy sobie teraz obydwa układy odniesienia, układ inercjalny i układ nieinercjalny. Jak to samo zagadnienie rozwiążemy z punktu widzenia obserwatora w układzie inercjalnym i nieinercjalnym?
Układ inercjalny to jest układ poruszający się ze stałą prędkością albo nieruchomy względem innego wybranego układu inercjalnego. Więc ja założę teraz, że obserwator, który znajduje się w układzie inercjalnym, znajduje się w rogu ekranu i jest nieruchomy. Dla tego obserwatora cząstka, która znajduje się tutaj podwieszona na, tak jak krzesełko karuzeli, porusza się po pewnym okręgu. Jakie siły działają z punktu widzenia obserwatora, który stoi na zewnątrz tej karuzeli i widzi, że krzesełko karuzeli obraca się z pewną prędkością. Oczywiście na krzesełko działa ciężar i działa siła naciągu tego sznura, na którym jest, czy łańcucha, na którym jest podwieszone krzesełko. Wypadkowa tych dwóch sił daje siłę dośrodkową, która zmusza krzesełko do obrotu. To jest rozwiązane zagadnienie z punktu widzenia obserwatora w układzie inercjalnym. Można znaleźć relacje między tymi wielkościami, które występują dla konkretnego przykładu i znaleźć kąt, pod jakim będzie się względem pionu ta karuzela obracać wtedy, kiedy będą określone parametry ruchu. To samo można analizować z punktu widzenia obserwatora w układzie nieinercjalnym. A więc załóżmy, że jesteśmy w nieinercjalnym układzie odniesienia, czyli siedzimy z kolegą albo z koleżanką, z mężem, żoną na krzesełku. Dla nas ten partner siedzący obok jest nieruchomy, czyli wypadkowa wszystkich sił jest równa zero. Jak to możliwe? Na krzesełko oczywiście działa ciężar, prawda? I ten ciężar w takim przypadku i w takim przypadku jest tak samo narysowany. Działa również siła ze strony tej liny i ta siła razem z siłą bezwładności, odśrodkową siłą bezwładności, siła odśrodkowa bezwładności oraz ciężar dają wypadkową siłę, która równoważy siłę N. A więc dla nas, siedzących na krzesełku, ktoś, kto siedzi obok nas, nie podlega działaniu żadnej siły, czyli wypadkowa siła jest równa zero. A więc jest to samo zagadnienie, jeśli by wziąć pod uwagę właśnie zależności między prędkością kątową, z jaką obraca się karuzela i jaki kąt tutaj występuje, to niezależnie od tego, jaki będziemy układ brać pod uwagę, to zagadnienie może zależeć od wybranego układu odniesienia. Pamiętajmy tylko o różnym podejściu. W przypadku układu inercjalnego stajemy z zewnątrz i obserwujemy, co się dzieje w układzie, który się porusza. W wypadku układu nieinercjalnego my musimy wejść w ten układ nieinercjalny i wtedy działa na nas odśrodkowa siła bezwładności, jeśli to jest sytuacja, że my w tym układzie odniesienia się nie poruszamy, tylko pozostajemy nieruchomi. Jak teraz, jaki wpływ ma ta odśrodkowa siła bezwładności na to, co się z nami dzieje na Ziemi? Otóż okazuje się, że ciężar się zmienia, dlatego że jesteśmy na obracającej się Ziemi. Proszę zobaczyć. Rysujemy sobie Ziemię. Wiemy, że Ziemia obraca się z zachodu na wschód, inaczej nie chce, w drugą stronę. Więc wektor prędkości kątowej oznaczymy sobie tak jak tutaj na rysunku, przechodzący przez środek sfery, jaką tutaj narysowałam, ilustrujący ten nasz glob. I dalej, jakie siły teraz działają, rozważmy. Otóż wybierzmy sobie szerokość geograficzną teta. Szerokość geograficzna to jest kąt, który tutaj został zaznaczony, czyli to jest kąt, który tworzy promień Ziemi z płaszczyzną równikową. On został oznaczony tutaj jako kąt teta. Oczywiście na dowolne ciało, które znajduje się na tej obracającej Ziemi, działa siła grawitacji, oznaczona tutaj przez FG. No i teraz oprócz tego, ponieważ
Ziemia wiruje, to na danej szerokości geograficznej działa na nią odśrodkowa siła bezwładności. Ona oczywiście musi być wzdłuż prostej, która jest skierowana prostopadle do osi obrotu, czyli ta wzdłuż promienia, po którym wiruje ten punkt. Ten punkt wiruje po okręgu o mniejszym promieniu, aniżeli kąt, aniżeli punkt, który znajduje się na równiku. Prawda? W każdym punkcie na danej szerokości geograficznej ten promień, który dotyczy wirującego ciała, zależy od szerokości geograficznej. No i teraz możemy sobie policzyć, czy wyznaczyć wypadkową siłę, jaka działa. A więc siła odśrodkowa, która działa wzdłuż promienia po okręgu, po którym wiruje punkt na danej szerokości geograficznej, plus siła grawitacji. I wypadkowa tych dwóch sił to jest siła, która została oznaczona przez FW. Jaki jest wniosek? Wniosek jest taki, że ta siła wypadkowa nie jest skierowana już wzdłuż promienia Ziemi. Oczywiście ta siła w porównaniu do ciężaru jest naprawdę bardzo, w porównaniu do siły grawitacji jest bardzo mała, więc z reguły pomijamy ją, prawda? Teraz jeszcze rozważmy sytuację, jak to wygląda na równiku i jak wygląda na biegunie. Na równiku siła odśrodkowa bezwładności jest największa, no bo R jest największe, a jak wiemy, siła odśrodkowa bezwładności jest proporcjonalna do R. Bo wówczas to x jest równe r, największy promień. Na biegunie odśrodkowa siła bezwładności jest 0, bo promień, po którym okrąg, promień, po którym krąży to nasze ciało, jest w punkcie. A więc jesteśmy w nieinercjalnym układzie odniesienia, musimy zwrócić uwagę również na odśrodkową siłę bezwładności. Czyli wtedy, kiedy jesteśmy bliżej równika, możemy się pocieszać, bo trochę może ten ciężar będzie mniejszy. Druga siła, która jest związana z faktem, że Ziemia się obraca, a my znajdujemy się na obracającej Ziemi, to jest siła Coriolisa. Otóż siła Coriolisa pojawia się wtedy, kiedy znajdujemy się w nieinercjalnym układzie odniesienia, obracającym się, tak jak my, na Ziemi i jeszcze się względem Ziemi poruszamy. Jeśli chodzi o odśrodkową siłę bezwładności, to ona występuje nawet wtedy, kiedy ciało jest nieruchome. Jeśli chodzi o siłę Coriolisa, to ona występuje wtedy tylko, kiedy ciało się porusza. Jakim wzorem wyraża się ta siła? Otóż ona wyraża się taką formułą. 2 razy masa ciała, razy prędkość w tym nieinercjalnym układzie odniesienia i razy prędkość kątowa tego układu, w którym znajduje się ciało. No więc rozważmy taką sytuację, że samolot leci na północ na szerokości geograficznej teta. Z pewną prędkością. Ta prędkość jest równa V'. No i teraz wyznaczmy sobie siłę Coriolisa. To jest iloczyn wektorowy V' na omega. A więc nakładamy V' na omega. Żeby to zrobić, najpierw omega przesuniemy do punktu, w którym znajduje się V', w którym znajduje się nasze ciało. To nam wolno zrobić. I teraz zgodnie z regułą prawej dłoni nakładamy V' na omega. Nakładamy. Jak nałożymy, to otrzymamy wektor skierowany do ekranu. Czyli wektor, który zgodnie z umową jest oznaczony jako krzyżyk, prostopadle do ekranu. Czyli to jest siła, która będzie działała w kierunku wschodnim. A więc jeśli leci samolot, jeżeli jedzie pociąg albo jedzie samochód z dużą prędkością w kierunku północnym na danej szerokości geograficznej, to w kierunku wschodnim, czyli na prawe koła, czy na prawą stronę działa, czyli na wschód działa siła, która powoduje, że ten pojazd, czy obiekt, który się porusza, zbacza z wyznaczonego celu. To również dotyczy sytuacji, kiedy leci samolot. To nie jest koniecznie sytuacja taka, że mamy ten punkt uwięziony jak gdyby na powierzchni Ziemi. I dlatego oczywiście tą siłę Coriolisa należy uwzględnić w nawigacji. Jeśli się jej nie uwzględni, to się nie doleci do celu.
A więc jest to bardzo ważna informacja. Oczywiście siła Coriolisa będzie równa zeru wtedy, kiedy V' będzie równoległe do omega. Jeśli byłoby równoległe, to wtedy siła Coriolisa będzie równa zero, bo wtedy iloczyn wektorowy dwóch wektorów jest równy zero. Dziękuję bardzo za uwagę. Thank you.